ostatni mecz ósmej kolejki Zina czwartej ligi grupy drugiej Śląskiej. Bramkę dla zespołu Piasta Gliwice zdobył zawodnik grający z dziewiątką Wojciech Kędziora. Wynik spotkania Piast Gliwice, Drzewiarz Jasienica 2-0 dla Piasta Gliwice. I trzecia bramka dla zespołu Piasta w tym meczu. Jej zdobywcą jest zawodnik grający z 13. Bramkę do zespołu Piasta Gliwice zdobył grający z 9 Wojciech Kędziora. Wynik spotkania Piast Gliwice, LKS Drzewiarz Jasienica 4-2. I w tej chwili sędzia Maciej Węgrzyk zakończył spotkanie pomiędzy Piastem Gliwice i LKS-em Drzewiarz Jasienica. Piast wygrał to spotkanie 4-0.